Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Środa zaczęła się dzisiaj tak sobie, ale wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, że na dachach jest śnieg. Niestety tylko na dachach, ale jest minusowa temperatura, więc jest szansa, że jeżeli coś spadnie, to może poleży 2 dni, bo za 2 dni ma być 8 stopni. Więc wtedy się wszystko roztopi, ale tak to trochę poprawiło moje morale i trochę bardziej mi się chce. Ale spokojnie, wszystko przed nami. Może doczekamy się w tym roku śniegu. Zobaczymy. Święta przynajmniej w grudniu, niech będzie śnieg, błagam. No przez to, że właśnie spadł ten śnieg, to ja jeszcze bardziej poczułam atmosferę świąt, a tego grudnia i w ogóle, ale wczoraj to już kupiłam mandarynki, przepyszne mandarynki i do tego przepyszne ciastka korzenne. No cudowne, nie jadłam tak dobrych jeszcze, takich idealnych, które by mi odpowiadały właśnie. Znalazłam, dam znać jakie. Później mi przypomnijcie po prostu. A teraz lecę robić obiad, dlatego że Dominik dzisiaj jest do 13 w domu, bo jedzie później z Klarą do dentysty, więc ja nie mam w ogóle czasu, muszę iść ten obiad robić, żeby mógł zjeść. Ale to pięknie pachnie. Pycha chyba jest. Chyba. Jeszcze nie próbowałam, ale pachnie przepięknie. Już nie mogę doczekać, aż spróbujemy. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Obiad był przepyszny, więc bardzo polecam ten przepis, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Afery. Afery, afery dziewczyny. No więc polecam bardzo. Chciałam Wam jeszcze trochę zaupdate'ować ból tego mojego kręgosłupa. A więc no minęło już trochę czasu, chyba z 2 tygodnie jakoś, no już nawet nie wiem. Ale trochę czasu minęło i boli nadal. Nie jest już to taki ból, wiecie, jak wtedy, że ja naprawdę się ruszać nie mogłam, ale boli. I ten ból idzie do głowy, więc będę musiała iść jeszcze do lekarza. Ale powiem Wam, no co, chodź. Chodź. Lekarza. Ale mam dosyć chodzenia do lekarza, którzy cały czas jakby nawet nic nie sprawdzają. Wiecie, żadnych badań nie zostało mi zlecone, żadne, nic, kompletnie nic. Dostałam tylko leki i to tyle. I miałam przyjść, jeżeli po 3 dniach mi nie przejdzie, to mam przyjść. Przeszło. Nie na 100%, ale przeszło. Dałam radę funkcjonować, było o wiele, wiele lepiej, naprawdę o wiele. Ten ból był taki tylko delikatny, więc nie poszłam już do tego lekarza, kontynuowałam branie leków. No i super, fajnie. Ale boli znowu. Więc jakby, no wiecie, sprawa nie została załatwiona. I też tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam, dlaczego na przykład z takimi objawami... Milusia, nie naciskaj. Z takimi objawami ja powinnam dostać chociaż, żeby zrobili mi nawet na miejscu, bo robią takie badania, CRP. Żeby po prostu sprawdzić, czy nie mam jakiegoś takiego stanu zapalnego, który, wiecie, no byłby jakoś mocno przekroczony, coś naprawdę bardzo, bardzo złego by się działo, bo miałam no takie niepokojące objawy. Jak wiecie, nie możecie ruszać głową, nie możecie, no w ogóle ruszać głową nie mogłam, bo tak mnie bolał kark, miałam sztywność karku. Niedobrze mi było strasznie, ale nie wiem, czy to nie z powodu bólu głowy. Nie wiedziałam, co mi jest, tak? Ona też nie wiedziała, a dostałam tylko leki przeciwbólowe,
i na tym się skończyło. Całe szczęście, to nie było nic tak poważnego, wiecie, że no nie wiadomo co. Jakieś zapalenie opomórkowych czy coś. Takiego strasznego to nie było, ale no jednak ten ból jest nadal. Nadal jest coś nie tak, więc muszę iść do lekarza. Muszę to ogarnąć, muszę to załatwić. I mam nadzieję, że tym razem dostanę jakiekolwiek skierowanie. No chyba tym razem już powinnam, no bo skoro leki nie zadziałały jakoby długoterminowo, no to coś tu jest nie tak i warto by było sprawdzić co. Dostałam też bardzo dużo podpowiedzi, więc bardzo Wam dziękuję. No. Tak to jest z tym lekarzem. Ja też niestety mam coś takiego, że jak mi lekarz, jak o dziecko, to jeszcze pójdę do jednego lekarza, drugiego, trzeciego, pójdę prywatnie do lekarza, jeżeli nie uda się na NFZ. A ze sobą mam coś takiego, że jak mi lekarz powie, że nic mi nie jest, ja pomyślę sobie, okej, to czyli wymyślam. Wiecie o co chodzi, że nie wiem, nie umiem tak jakoś sobie zaufać, że rzeczywiście coś mi się dzieje. No ale jeżeli już prawie miesiąc boli... Tak, zaraz się dam. Ale jak już prawie miesiąc mnie boli, no to... Miałam Wam pokazać ciastka, nie zapomniałam o nich, tylko dopiero biorę. No i to są te, one są z Lidla, są przepyszne, naprawdę najlepsze z tych, co jadą, przynajmniej mi tak smakują, wiecie, są gusta różne, więc no. Są takie delikatne, miękkie, ale jednocześnie twarde, nie za twarde, wiecie, no takie fajne. Bardzo, bardzo przyjemne w odbiorze, polecam bardzo serdecznie z Lidla, dajcie znać. Czy próbowaliście? To herbatka, mandarynka i ja czuję świętaną na 100%. No widzę, przyjechaliśmy do sklepu z dziećmi, z trójką dzieci. Ja nie wiem, kiedy byliśmy na takiej wycieczce. Chyba nigdy. Pandą i lamą. To są maseczki na twarz. Patrz, koło fajną maseczkę. To jest panda, a to lama. Piękna jesteś, wiesz? Patrzcie, jestem cała brzowa, a mama biało-czarna. Co? Pada deszczyk? Pada? Tak, słyszysz? No, to taki deszczyk ze śniegiem. Taki trochę mini-grad. Siedzę w aucie pod szkołą Jasia. Pada śnieg. Ale taki, który niestety od razu się topi, bo no jeszcze nie jest aż tak zimno. Ostatnio było na minusie, dlatego ten śnieg leżał sobie. No ale wczoraj było już 8 stopni, więc znowu pada śnieg, ale od razu się topi. Chciałabym ten śnieg, powiem Wam bardzo, ale spokojnie mogę poczekać do grudnia, niech będzie w grudniu. No ale dlaczego siedzę w aucie? Siedzę w aucie dlatego, że Mila mi śpi. Tam z tyłu. Ja specjalnie przyjechałam po Jasia, wyszłam z domu szybciej, żeby właśnie dać jej pospać, bo ona w domu nie zaśnie. Dzisiaj właśnie pogoda na spacer no, nie jest zdecydowanie. W domu nie zasypia ze mną, tylko z Dominikiem. Więc przyjechałam, żeby sobie dziewczyna pospała, bo tak to no, marudna jest bardzo. Ale i tak zaraz muszę wychodzić, bo Jasiulka już, bo jest późno. No. Ale fajnie się tak siedzi. Szkoda, że ten śnieg tak się szybko roztapia. Wczoraj się nie odzywałam, bo wczorajszy dzień był bardzo stresujący. Bardzo, bardzo. Więc kompletnie nie miałam humoru, żeby cokolwiek mówić do Was. Wybaczcie, nie piszcie tego personalnie, po prostu nie miałam siły. I nie chciałam Was właśnie zanudzać takimi moimi gadaniami po prostu sobie, od tak. Kupiłam książkę,
niejadki i nie tylko, jest cieniutka, więc super, uwielbiam jak takie książki są cienkie, bo zazwyczaj te grube, nie wszystkie, ale często jest tak, że tej prawdziwej treści, której Wam jest potrzebna w takich książkach, spokojnie zmieścicie właśnie na tą stronę, jak tutaj jest, a reszta to jest po prostu takie lanie wody, więc... Tak, zobaczymy jeszcze, czy będę polecała, czy nie. Zobaczymy, ale jak macie coś, jakieś rady dla mamy niejadka i takiego dużego, to dajcie znać. Nie chodzi o Milę, bo Mila je za trzech. Ona pięknie je, naprawdę. No, ale to nie jest łatwe, jak mi dziecko nic nie je, albo je strasznie, strasznie wybiórczo i nawet nie chce próbować nowych rzeczy. I ja wiedziałam, że to jest często tak, że dziecko ma tak chwilowo, że to mija, no ale u Klary to już długo trwa i jakby się pogłębia problem, a nie poprawia, więc szukam pomocy, żeby jakoś pomóc. Więc myślę, że tą książkę przeczytam raz, dwa i może coś mi podpowie. If I could stop the time, don't you know?